W ostatnim filmie było o miąższu papai, a dziś przejdziemy do nasion. Najlepiej zbiera się nasiona łyżeczką, tak jak widzicie. Nasiona przepłucz na sitku pod zimną wodą, pozbywając się resztki miąższu. Kładziemy nasiona na ręcznik papierowy i delikatnie po prostu obsuszamy te nasiona. Dzięki temu resztki, jeszcze jakieś tam pozostałości miąższu zostaną na papierze. Teraz weź sobie talerz, połóż na tym talerzu nowy ręcznik papierowy i przesyp po prostu na ten talerz czyste nasiona. Tak przygotowane nasiona pozostawiamy w ciepłym miejscu na słoneczku, żeby wyschły. To jest pierwsza taka metoda, natomiast druga metoda jest nieco prostsza. Już Ci pokazuję. Druga opcja: suszenie nasion w suszarce do warzyw 2 godzinki i masz ususzone nasiona. Kto może spożywać te nasiona, w jakich ilościach? Zostań koniecznie do końca. Jak widzisz, nasiona papai są jadalne, lecz nie należy przekraczać dawki jednej lub pół łyżeczki nasion dziennie. Mówię o suszonych nasionach. Nasiona te zawierają błonnik, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego. Zawierają substancje, które pomagają zwalczać pasożyty w jelitach, pomagają usuwać toksyny z organizmu. Również są bogate w składniki odżywcze, takie jak żelazo, wapń, fosfor, błonnik czy witamina B1 i B3. Jak smakują ususzone nasiona? Smak jest lekko pikantny, podobny do smaku rzeżuchy. Niektórzy wyczuwają smak chrzanu. Nasiona papai stosowane są również w kosmetyce, na przykład jako peeling enzymatyczny do twarzy lub ciała. Po nasiona papai nie powinny sięgać kobiety ciężarne, ponieważ te części melonowca mogą przyczynić się do uszkodzenia płodu. Jeżeli chodzi o osoby cierpiące na cięższe schorzenia związane z układem pokarmowym, to takie osoby powinny skonsultować się z lekarzem, czy w ogóle mogą dodać ten owoc do jadłospisu.